panią Beatę Klimek. Przywitajmy serdecznie panią prezydent gromkimi brawami. Większe te brawa. Proszę, tu już życzenia się rozpoczynają przed sceną. To już jest tradycja, że pani prezydent składa życzenia naszym mieszkańcom. Już. Zapięcie 18, dokładnie o tej godzinie miałam przyjść, żeby spotkać się z państwem i osobiście złożyć wam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Czegoż ja jako prezydent miasta mogę państwu życzyć? Przede wszystkim spokoju na te święta, rodzinnych świąt, świąt pełnych radości i świąt pełnych miłości. Te życzenia proszę przyjąć ode mnie, od moich zastępców, od moich współpracowników, ale także od przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jarosława Lisieckiego. I pozwólcie państwo, że pozwolę tutaj sobie w tym momencie na jeszcze jedną refleksję. Z prawdziwą troską obserwuję od wczoraj to, co dzieje się w Warszawie, w polskim Sejmie. Więc z tego miejsca, patrząc na to, co dzieje się gdzieś tam w samym centrum naszego kraju, chcę powiedzieć, że najbardziej życzę państwu zgody, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, mimo różnic, mimo różnych poglądów, żebyśmy potrafili prowadzić ze sobą dialog w duchu współpracy dla dobra naszego miasta i dla dobra naszego kraju. Więc tej dobrej współpracy, umiejętności rozmowy i zwykłego szacunku dla drugiego człowieka życzę nam wszystkim. Zdrowych, spokojnych, dobrych świąt dla was i dla waszych rodzin. A na nowy 2017 rok wszystkiego co najlepsze. Dla ostrowskich rodzin, dla naszego miasta. Bądźcie zdrowi, wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie pani prezydent. Szanowni państwo, już za chwileczkę bardzo ważny moment, na który...